Cześć, witajcie na kanale motoinfo.pl, a dzisiaj w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w garażowych warunkach, garażowym sposobem możecie sobie splanować Waszą głowicę, świeżo zdjętą z głowicę z Waszego samochodziku. Więc do tej operacji będziecie potrzebowali tak zwane włosie czarnoskórego kolegi. Coś takiego. Oczywiście wkrętarkę lub wiertarkę, no i głowicę do oczyszczenia. Nakładamy nasze kółeczko czyszczące, gdzie lecisz, na wkrętareczkę i zaraz zaczniemy zabawę. Zalecam Wam stosowanie wolnych obrotów, bo szybkie obroty mogą zepsuć całą zabawę i zrobić nam jakieś tutaj niepotrzebne dołki, które będziemy musieli później szlifować jeszcze papierem ściernym. Dobra, no to zaczynamy. Także dla porównania zobaczymy, przybliżymy sobie, tak wygląda nasza głowica przed czyszczeniem, a zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała po czyszczeniu. Zaczynamy sobie od tego miejsca, zobaczymy, jak to doczyści. To zaczynamy. No bardzo ładnie to bierze, także super jest robota. Co o tym powiecie? Naprawdę bardzo obiecująco wygląda to czyszczenie tego miejsca. Jak możecie zobaczyć, powstały nawet już takie mikroryski, które zalecają mechanicy, aby były na tej głowicy po planowaniu, bo gdy są te mikroryski, to ta uszczelka jakby bardziej się wżera w tą głowicę i ta głowica jest bardziej doszczelniona. Także zaraz sobie to puścimy na timelapsie, a ja spróbuję oczyścić całą tą głowicę w szybkim jakimś tempie.
Dobra, ta strona już oczyszczona, przechodzimy sobie tutaj do tej części. No i super, tak jak możecie teraz zauważyć, nasza głowica już jest bardzo ładnie wyczyszczona. W tym miejscu coś jeszcze zostało, trzeba to liznąć delikatnie. O, jest idealnie, bym powiedział. I taka oto głowica możemy przygotować pod montaż. Także w dzisiejszym filmiku to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam ja, motoinfo.pl. Do następnego odcinka. Hej, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i napiszcie jakiś komentarz, co sądzicie o takiej garażowej naprawie, o takim garażowym planowaniu głowicy. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.